Kilkanaście miesięcy temu siedziba Dolnośląskiego Inkubatora Art Przedsiębiorczości przy ulicy Piastowskiej 19 w Bielawie była jedynie starym obiektem poprzemysłowym. Nikomu nie przyszłoby wtedy do głowy, że ten budynek można jeszcze uratować od całkowitego zniszczenia i co więcej, nadać mu nową funkcję. A jednak wystarczył niespełna rok, aby biurowiec nieistniejącego już zakładu Bielbaw przeobrazić w perełkę na skalę Dolnego Śląska. Miasto Bielawa przed kilku laty przejęła biurowce Bielteksu i biurowiec Bielbawu. W biurowcu Bielteksu powstał inkubator przedsiębiorczości, natomiast w roku ubiegłym rozpoczęliśmy inwestycję, która doprowadziła do powstania Art Inkubatora Przedsiębiorczości w biurowcu po Bielbawie. Główną myślą przewodnią całego naszego projektu jest adaptacja tego poprzemysłowego obiektu, w którym mieściły się biura największego zakładu przemysłowego w Bielawie, na centrum wspierania przedsiębiorczości w sektorze kreatywnym. Inwestycja została zrealizowana z rozmachem i swym zasięgiem objęła cały budynek. Budowlańcy pozostawili jedynie szkielet obiektu, czyli ściany, natomiast reszta została wykonana na nowo, od piwnic aż po dach. Rozwaliliśmy wszystko, co tylko można było. Wszystko jest w zasadzie nowe, wszystkie instalacje, wodna, centralnego ogrzewania, wyremontowane stropy, nowe podziały pomieszczeń, nowe ścianki działowe, cała stolarka okienna, drzwiowa, posadzki, sufity, wszystko jest nowe. Dzięki temu efekt modernizacji jest niesamowity, a każdy, kto zagląda do Art Inkubatora, nie wierzy, że to ten sam obiekt, co przed kilkoma miesiącami. Myślę, że każdy, który zna obiekt ten sprzed lat, będzie bardzo pozytywnie zaskoczony jego wyglądem. Wydatkowaliśmy znaczne środki, otrzymaliśmy duże dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ale to tworzy bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o naszych twórców lokalnych, ludzi kreatywnych. Poprzez fakt stworzenia bazy dla różnego typu działalności, ta możliwość po prostu będzie realizowana, bo powstały studia obróbki dźwięku, studio nagrań, pracownia ceramiczna, sale do prób, sala konferencyjna, sala, w której będzie można również w technologii 3D odtwarzać te produkcje, które ktoś będzie tworzył w tym obiekcie. Także oferta jest naprawdę bardzo bogata, że nie wspomnę o działalności kulturalnej, czy choćby klub miłośników poezji śpiewanej, ale również są inni chętni, którzy chcą prowadzić działalność na tym obiekcie. Także mam nadzieję, że to będzie miejsce realizacji planów i marzeń, ale też prowadzenia działalności w tej szeroko pojętej sferze kultury. Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości jest istotną częścią strategii rozwoju gospodarczego Bielawy, jaką kilka lat temu nakreśliły władze miasta. Tak gruntowna przebudowa, która kosztowała blisko 11 milionów złotych, nie byłaby możliwa bez wsparcia Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 5 milionów 700 tysięcy złotych. Realizacja tego typu projektów, wiadomo, że one są bardzo kosztowne, nasz kosztuje około 11 milionów złotych, w wartościach brutto, nie byłaby w zasadzie opłacalna i możliwa do realizacji, gdyby nie wsparcie środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Ten projekt dzięki dofinansowaniu, tej stworzeniu jakby całej otoczki merytorycznej wokół tego działania i pozyskaniu tych środków w kwocie prawie 3 miliony 250 tysięcy z Unii Europejskiej, dodatkowo zwrot VAT-u w wysokości prawie 2,5 miliona złotych, to czyni kwotę 5,5 miliona, która jest wartością 50% wartości inwestycji. Przy takich warunkach finansowych opłaca się inwestować w tego typu działania. Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości jest miejscem wyjątkowym. Zostało powołane do życia z myślą o regionalnych twórcach, którzy marzą o rozwinięciu artystycznych skrzydeł oraz uczynieniu biznesu z własnej kreatywności. To właśnie tutaj przestrzeń do twórczej działalności znajdują filmowcy, fotograficy, projektanci czy rękodzielnicy. Niewątpliwie Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości przyczyni się do rozwoju kultury i sztuki oraz stanie się wytwórnią nowatorskich projektów. Pierwsi chętni już są. Nasza firma to jest typowa agencja reklamowa. Nie posiadamy własnych maszyn, ponieważ koncentrujemy się głównie na tworzeniu kampanii reklamowych, na tworzeniu wizerunku firm, na rebrandingu, na PR-ze.
i to jest główny cel naszej działalności, czyli promocja produktu, firmy na rynku i utrzymanie wysokiego wizerunku tego produktu oraz firmy. Zbielawa jest miejscem, w którym czuję bardzo duży potencjał. Art Incubator jest miejscem, gdzie to się podwójnie kumuluje. Przynajmniej takie założenie i mam nadzieję, że będę miał w tym swój udział, że tak się stanie. Ilość firm związanych albo powiązanych z branżą designu, projektowania, reklamy to jest niewątpliwie główny atut Art Incubatora, ponieważ zawsze są działania i projekty, które wymagają większego nakładu albo bogatszego włożenia nakładu pracy z różnych dziedzin. Właśnie na przykład z projektowania wnętrz mamy takich klientów, bądź projektowania, bądź nie wiem, public relation. Czasami się posiłkujemy firmami zewnętrznymi. Sądzę, że obecność firm takich albo o takim pokroju w Art Incubatorze będzie dla nas, nie wiem, większą siłą do działania. Miejsce takie jak to daje możliwość zaprezentowania tego, co się robi. Stwarza takie możliwości, których nie słyszałem, żeby w promieniu 50 km jakikolwiek inny budynek mógł stworzyć, tak? Instytucja. To jest potężny budynek, ma mnóstwo miejsca, mnóstwo sal i mnóstwo możliwości przez to. Rezultatem inwestycji jest nie tylko efekt wizualny, bowiem Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości oddaje artystom do dyspozycji profesjonalne pracownie, studio nagrań, sale prób muzycznych, studio obróbki dźwięku i obrazu czy pracownie ceramiki. Dodatkowo oprócz typowo użytkowych lokali siedziba inkubatora mieści również klub dyskusyjny, salę szkoleniową, klub poetycki oraz salę konferencyjną, wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny z systemem obrazu cyfrowego i z dźwiękiem Dolby Surround. Na wyposażenie budynku w specjalistyczny sprzęt wydano około 1 000 000 zł. Ważną rzeczą jest również to, że do tej pory bibliotekę mieliśmy rozrzuconą, że tak powiem, w kilku miejscach. W tym momencie po już uruchomieniu Art Incubatora biblioteka taka jedna, centralna, znajdzie swoje miejsce w Art Incubatorze. Będzie bardzo dobrze wyposażona. Staramy się również o dodatkowe środki z programu Biblioteka Plus na wyposażenie, skomputeryzowanie całej tej placówki. No i ta oferta będzie znacznie ciekawsza, będzie dłuższy czas pracy biblioteki, ale też rozważamy taką możliwość, że na zapotrzebowanie telefoniczne czy mailowe będziemy dostarczali książki do mieszkańców Bielawy. Projekt ma być swoistą platformą łączącą różne środowiska artystyczne, wspierającą młodych twórców i jednocześnie miejscem, które będzie promować efekty ich pracy. Jak sama nazwa wskazuje, my jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie sąsiednie miasta, na cały Dolny Śląsk. Ktokolwiek będzie zainteresowany tą ofertą, a myślę, że ona po pierwsze jest ciekawa od strony merytorycznej, ale i od strony finansowej. Także tutaj mogą znaleźć swoje miejsce twórcy nie tylko z Bielawy, nie tylko z naszego powiatu, ale również z Dolnego Śląska czy kraju. Każdy chętny będzie tutaj mile widziany. To jest na tyle duży obiekt o dużych możliwościach, że jakbyśmy kierowali naszą ofertę tylko i wyłącznie do mieszkańców Bielawy, no to ciężko by nam było znaleźć odpowiednią ilość osób. Kto może? Każda działalność, która ma w domyśle cokolwiek działalność artystyczną, tworzenie czegoś nowego. I w zasadzie to jest jedyne ograniczenie. Ideą inkubatora jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. Dlatego też, aby wynająć poszczególne lokale, nie trzeba dysponować grubym portfelem. Są one bowiem dostępne na bardzo preferencyjnych warunkach, dzięki czemu znajdują się w zasięgu ręki niemal każdego początkującego przedsiębiorcy.